Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Wozi syn z ojcem ziemniaki od domu do domu. No i tak otwierają drzwi jedni, mówią nie chcemy, drudzy chcemy. No i w końcu otwiera piękna kobieta i pyta się, po ile ziemniaki? Oni mówią 50 zł za worek. Ona mówi, że wzięłaby dwa, nie ma pieniędzy, ale może by zapłaciła w naturze. A syn tak się drapi po głowie, mówi, ile się zapytać taty? Ona mówi, ty się musisz pytać taty? No zapytam się, bo w tamtym roku tak przejebaliśmy 2 tony. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na wycenie kotłowni w Prochowicach pod Legnicą. Pokażę wam, jak wygląda stara kotłownia na śmieciuchu. Patrzcie, moi drodzy. Widzicie? Tutaj po starym kotle mamy wykwity. Zobaczcie. Kocioł, zębca. Do tego zbiornik około 250-300 litrów, gdzieś tak na oko. Zobaczcie. Dom ogrzewany około 150 metrów kwadratowych. Drzewo. Brak jakiejkolwiek wentylacji. Jest tylko kratka wywiewna wentylacyjna, napowietrzenia brak. Niska temperatura spalin musi być. Przejdziemy do drugiego pomieszczenia, które znajduje się obok. I tu mamy garaż. I zobaczcie. Ciekawostka. Widzicie? Jeżeli mamy takie wykwity na ścianie, bo to tak się nazywa, to znaczy, że jest niska temperatura spalin przy ujściu z komina. W tym momencie nawet nie mamy tutaj nigdzie wentylacji. Żeby zrobić takową kotłownię, musimy przygotować do tego odpowiednie pomieszczenie. Aby to zrobić, musimy zapewnić tutaj wentylację nawiewną, wentylację wywiewną, dojście do komina oraz stworzyć całą hydraulikę na nowo. Jeżeli klient się zgodzi, będziemy mu to robić. Na razie będziemy w trakcie wyceny, ale chciałem wam pokazać, na czym polegają wykwity i z czego one wychodzą. Tak więc, moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!